Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła, szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i galgaństwa, jak pchła owa. Proszę państwa. Chciałabym się ubrać modnie. Pragnę dostać na sukienki jakiś jedwab, bardzo cienki. Wybór nader mam bogaty, oto modny jedwab w kwiaty. Szkoda, nie dogadza mi ta moda. Może z czasem do jesieni, wśród deseni coś się zmieni. Choć nic w sklepie nie kupiła, ale była bardzo miła. Więc ją kupiec wyprowadził i do bryczki grzecznie wsadził. Gdy uprzątał materiały, nagle ręce mu zadrżały. Ta szachrajka! Ta pchła mała wszystkie kwiaty mi zabrała. Taką w smole warto upiec. Pchle zachciało się brewerii. Poszła więc do menażerii. To zaś dziebelko, co tu robisz, pani pchełko? Jestem pchłą, a przy tym polką. Żądam większej galanterii, panie słoń z menażerii. Jestem jombo, przyjechałem tu z Kolombo. A ja jestem rodem z Błonia. Tam plantację mam wzorową. Sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu trzymam stale 100 tygrysów, 100 kangurów, 100 lampartów. Ze mną, panie, nie ma żartów. Takiej właśnie pragnie żony i on bo sługa uniżony. Pchły ciastkami zwykle gardzą. Nasza zaś lubiła bardzo tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem.
choć ze 30. Stolik więcej nie pomieści. Zostawiłam pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć? Wszystkie puste. Co za kwestia? Zjadła cały krem ta bestia. Długi czas się udawało, pchle z jej psot wychodzić cało. Aż tu przyszła klapa wreszcie. Przyłapano pchle na mieście i zamknięto ją w areszcie. Popłynęły do więzienia doniesienia, zażalenia. Pozwy, skargi, dokumenty. Sędzia bardzo był przejęty. Żal mi pani. Trudna rada. Jeśli pani da mi słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. O, pan sędzia się przekona. Poprzysięgłam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że odtąd będę życie pędzić bardzo przyzwoicie. Wypełniając przyrzeczenie, pchła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa.